Witam Was w kolejnym odcinku jazdy próbnej z Polanicy Zdrój, 22 rajd dolnośląski. Za mną Park Maszyn, do którego już za chwilę z odcinka specjalnego wjadą Fordy Fiesta. Oglądajcie nas koniecznie, dzisiaj będzie się działo, a z tego co wiem, Hubert już urwał koło. Drugi rajd dolnośląski. Radosław typa po mojej lewej stronie. Radku, no to już ostatni z rajdów. Twoja pozycja i oczywiście dzisiejsze warunki. Pytasz o moją pozycję? W rajdzie i w sezonie. W sezonie jestem pierwszy i tak naprawdę to daje mi duży dyskomfort ścigania się tutaj o pierwsze miejsce, bo tempo zawodnika, który to wygrywa, jest naprawdę szybkie i moje ryzyko jest zbędne, żeby je podejmować. Chociaż za wolno to pojechaliśmy, złapaliśmy, mieliśmy dwa kapcie. W tej chwili będziemy starali się przyspieszyć i pojechać to swoim tempem. Przez co złapałeś tego kapcie? Orientowałeś się? Widziałeś to? Trudno powiedzieć. Ciężko się wyciąga takie wnioski w tej chwili bez analizy onboardów, ale drugi odcinek szczególnie jest tak zniszczony, że było bardzo dużo miejsc na kapcie, także trudno powiedzieć, dopiero będziemy po rajdzie analizowali, w którym to było miejscu. Wrócił również Łukasz Byśkiniewicz. Łukaszu, tu jest kamera, tu jest kamera. Jak oceniasz dzisiejszy odcinek specjalny? Trzy odcinki specjalne, tak? Wszystkie. No dobrze, my byliśmy na jednym z nich. Może pytam o pierwszy. Pierwsza spalona na ta kultowy odcinek, tak? Wszyscy go znają, od wielu lat rozgrywana, kultowy odcinek. Później był zupełnie nowy, najdłuższy 25 km. Słuchajcie, no wszystko tam się zmieniało na odcinku. Początek równy, a później wpadaliśmy w taką partię skruszonego, zniszczonego asfaltu i 25 km. No naprawdę takiego bardzo technicznego, trudnego ścigania, bardzo fajny odcinek, a pętla kończyła się już taką wyścigową próbą, bo w ogóle na samą górę wjechaliśmy i tam odbywają się wyścigi górskie, więc prawie jak na torze, ale słuchajcie, tam było najbardziej brudno, w tym fragmencie, gdzie jest odbywanie. Ale nie złapałeś kapcia? Nie złapałem kapcia, jest dobrze, mamy dobrą pozycję wyjściową. Ale macie mocniejsze opony. Po prostu mamy jakiś opis chyba dokładny i nie szarżujemy, tak? Jedziemy z rezerwą, nie jedziemy na tyle szybko, żeby powodować jakieś zagrożenie na drodze dla nas i dla kibiców. Na którym miejscu teraz jesteś w tabeli ogólnej dzisiaj? Dzisiaj jesteśmy na trzecim miejscu, tak. A w ogólnej? Drugim. Czyli jest dobrze. Witamy się z Radkiem,
Do Radka tracimy 8 punktów, więc jest niedużo, a Radek miał przygodę, miał kapcia i no jest no, ciekawie, tak? Myślisz, że masz jeszcze tą szansę? Będziesz tak mocno atakował? No szansa jest i teraz bardzo duża nawet, tak? Ale nie za wszelką cenę, bo nawet jeżeli drugie miejsce mamy w całym sezonie, to i tak jest super. No wicemistrzostwo byłoby spełnieniem moich marzeń, bo to jest nasz pierwszy sezon. A jest jakaś szansa, więc jedziemy tak, żeby było dobrze. A co będzie na mecie, to porozmawiamy. No właśnie, Marcin Lisek, jak komentowaliśmy wspólnie na rajdzie rzeszowskim twój przejazd, mówił, że nie spodziewał się, że Maciej Wisławski, Łukasz Byśkiniewicz aż tak daleko zajdą. Możesz być już z tego dumny. Tak, taktyka taka, żwawo do mety, rozsądnie i to zobaczcie w perspektywie całego sezonu. Bardzo dobre efekty daje, no bo rzeczywiście mamy niewielką stratę punktową do Radka, dość komfortową za plecami, więc trzeba to wykorzystać. Jesteście na dość wysokiej pozycji. Maciej Wisławski. No ja uważam, że załoga to jest, ja wiem, taka para, która jest właśnie trudna do rozdzielenia, jeżeli chodzi o wkład pracy w miejsce, jakie mamy na rajdzie. To jest naprawdę jeden podłączony do drugiego i jeden właściwie jest absolutnie uzależniony od drugiego. Także tutaj trudno by było składać jakieś, ja wiem, no, zalety tutaj na mojej osobie, że ja spowodowałem to, że tak wysoko jesteśmy. Na razie jedziemy rzeczywiście czysto, jedziemy takim w sumie niezłym tempem i gdyby to tempo udało się utrzymać, to byśmy byli naprawdę na mecie pierwszego etapu bardzo szczęśliwi, bo jeszcze mamy trzy ciężkie odcinki specjalne, 50 km jeszcze przed nami dzisiaj. No właśnie, tutaj mowa o przejazdach, tak? A jak wyglądały wasze przygotowania przed sezonem? Kiedy się dowiedzieliście, że startujecie razem? W ubiegłym roku zaczęliśmy naszą taką wspólną rajdową przygodę w rajdowym Pucharze Polski. I ponieważ ja jeździłem z innym kierowcą Mistrzostwa Polski, a niektóre te rajdy się nie pokrywały, więc większość tych rajdów, które się nie pokrywały, właśnie już startowałem z Łukaszem. Bo tak mi się te rajdy spodobały, zaczęliśmy od rajdu mazowieckiego w 2011 roku, że właściwie jakoś tak to przerzucił te swoje wszystkie siły i środki z wyścigów, które wcześniej jeździł, na rajdy. I tak właśnie utworzyła się nowa załoga Byśkiniewicz Wisławski. Następny zawodnik to Jerzy Tomaszczyk. Jak twoja pozycja teraz w tabeli i jak dzisiejszy rajd? Jak pozycja w tabeli? Nie najlepiej, ale dzisiejszy rajd jak najbardziej pozytywnie. Zajmujemy drugą lokatę za Filipem. Jedziemy równym, w miarę rozsądnym tempem. Nie powiem asekuracyjnie, ale rozsądnym. Możliwe, że troszkę przyspieszymy. Przede wszystkim bawimy się tą jazdą. Testujemy to aut na tyle, na ile to jest możliwe. No i cóż, czekamy już na kolejny dzień. Jedziecie do końca, no 22 rajd dolnośląski to już zakończenie, tak? No i miałeś dość dużo przygód z Pucharem Forda Fiesty. Zgadza się, przygód w tym roku było co niemiara. Od awarii, poprzez dachowanie, jakieś drobne wpadki. Dlatego tak bardzo mi zależy na tym rajdzie, by przejechać go bez systemu Super Rally i przy okazji kręcić w miarę fajne czasy. Jesteś zadowolony ze swojego pilota? Świetnie, jest naprawdę dobrze. Pierwsza pętla to był dla nas taki test, takie nazwijmy to docieranie się, dopasowywanie.
ponieważ nie mieliśmy okazji wcześniej nawet testować samochodu razem. Ale ogólnie jest ok, jest to start stricte dla nas treningowy, także uczymy się siebie nawzajem i samochodu, w związku z czym myślę, że efekt jak na chwilę obecną jest naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonujący. Czy opony masz na tyle zdarte, że muszą ci je zmieniać, czy już coś się w aucie uszkodziło? Nie, uniknęliśmy kapci, na pierwszym, drugim odcinku zastosowaliśmy inne opony niż na trzecim odcinku, w związku z czym te, które aktualnie mamy, są w dobrym stanie i na nich kontynuujemy drugą pętlę rajdu. Życzę ci powodzenia. Na pewno się przyda, ponieważ na tych odcinkach specjalnych mamy, drodzy widzowie, naprawdę mnóstwo dziur i o kapcia nie ciężko. Dzięki. Znacie tego pana? To jest Jarosław Dymek, Strongman. Jarku, co ty w ogóle tutaj robisz? Przecież ty nie jeździsz za kierownicą. No właśnie, jak było przed chwilą widać, trochę przyjechałem się z tobą posiłować, odebrać ci trochę chleba. A całkiem poważnie, z grupą G4 próbujemy zrobić coś więcej dla tego sportu, trochę bardziej go rozpropagować, bo nie ukrywajmy, za mało go w telewizji, w każdej telewizji, a ja przez swoją osobę próbuję jak gdyby trafić do szerszej publiczności, próbujemy trafić do szerszej publiczności z rajdami, bo są to tak ciekawe imprezy, a jednocześnie niedoceniane przez widownię, która nie ma tak naprawdę za dużo wiedzy na ten temat. Jechałeś już takim autem rajdowym? Ktoś cię przewiózł chociaż? Powiem szczerze, że nie. Parę osób już mi to obiecało z takim dziwnym uśmiechem w kącikach ust. Nie wiem, co to znaczy. Może mi podpowiesz, skoro jechałeś. Ja ci powiem tak. Serce w przełyku na pewno. No i jeżeli masz niski współczynnik strachu, to pewnie nic ci nie będzie. Ale jak cię przewiozą ze 150 między drzewami, można się naprawdę bać. Mam taką nie wiem, przywarę. Kiedy jeżdżę motorem i jest bardzo wąsko, to mam to, znaczy inaczej, po jeździe motorem, jadąc samochodem w wąskim przejeździe, łączę kolana. To jest po tym, jak jeździłem motorem między drzewami. Mam nadzieję, że nie wystąpi to w czasie jazdy samochodem między drzewami tutaj z chłopakami. Aczkolwiek mówię, straszą mnie tym, co może się wydarzyć. Aleksander Jaroszewicz również szczęśliwie wrócił do parku maszyn. Jak oceniasz dzisiejszy dzień? To znaczy, to jest dopiero pierwsza pętla. Na pewno jesteśmy zadowoleni, że dojechaliśmy w jednym kawałku, ale z drugiej strony taki pozostał niedosyt, bo jesteśmy w sumie na ostatnim miejscu. Teraz łapaliśmy kapcie na drugim odcinku, na tym najdłuższym właśnie. I ponad 6 km jechaliśmy na kapciu, później spadła opona i na samej faldze. Nie? Ale to nie warto było wymienić opony? Myślę, że byśmy stracili więcej czasu, jak tą minutę i na pewno to by trwało dłużej, a po drugie to była wąska partia i tak naprawdę nie było gdzie stanąć bezpiecznie. A, czyli moglibyście stworzyć jakieś zagrożenie. Czy po przejeździe z takim kapciem jest już, wiadomo, uszkodzona felga, tak? Czy nie? Jest uszkodzona? Jest, tak jak widać, tam stoi przy wjeździe. Podejdziemy? Podejdziemy, zobaczymy. Może nawet ją weźmiemy. A, nie jest aż tak gorąca. Spójrzcie, drodzy widzowie. Jest naprawdę co oglądać. Tak, no 4 km na pewno zrobiliśmy na tej feldze i chciałem podkreślić, że bardzo dobra firma. Czyli dała radę. To może musicie stosować jakieś metalowe wypełnienia, jak w samochodach opancerzonych. No nie wiem, czy to by pomogło. To był Aleksander Jaroszewicz, który nie załamuje się nawet takimi kołami.
Nie czuję się niebezpiecznie stojąc między tymi osobami, kierowca i pilot. Rafał Stalmach, Dariusz Górdziołek. Za nami wasze auto. Popsute czy nie? Nie, wszystko w porządku. O dziwo, przecież zawsze ci się psuje samochód. To prawda, ostatnio nie miałem dobrej pasy, ciągle trapiły nas jakieś usterki, ale odpukać niemalowane czy to malowane, że jest w porządku. No właśnie, ostatni rajd, rajd polski, niezbyt dobrze się skończył. No wiesz co, no było super, byliśmy drudzy, ale no niestety awaria techniczna w drugim dniu pozostawiła nas na, jakby na lodzie, no i skończyliśmy bodajże piąte. No jesteśmy troszeczkę no, z tego powodu niezadowoleni. Dariusz Górdziołek, jesteśmy pewni, że podczas pilotowania na pewno nie pije żadnych napojów ze względu na to, że są niesamowite dziury. No nie, nie da się napojów pić podczas jazdy na OS-ie. Natomiast, no co, no co, picie może by się przydało, ale ciepłe dla mnie, bo ja jak słychać, gardło mi tutaj nie domaga, przyjechałem już na rajd chory. Czyli nawet interkom nie pomaga? Nie, teraz jest tak, jakbym był zdrowy i by interkom nie działał, to jest odwrotnie, interkom działa, a ja nie domagam, bo słychać, tak, moje gardło, po prostu, no jestem chory, ale staram się jak mogę, żeby tylko Rafał usłyszał komendy, także jest okej, po pierwszej pętli jesteśmy na czwartej pozycji, bardzo fajnie. Wszystkie sprawne auta oprócz Huberta Ptaszka, z którym teraz nie mamy kontaktu, wyjeżdżają z parku maszyn, ustawiają się w tym miejscu i stąd będą ruszały na odcinki specjalne. Ja się już z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku jazdy próbnej. Oczywiście oglądajcie nas na naszej stronie internetowej www.tv-trwam.pl. Tam w dziale Video Stream zobaczycie wszystkie nasze odcinki. A tutaj zaczyna się dziać kolejna akcja 22. rajdu dolnośląskiego. Do zobaczenia już za tydzień.